Dzień dobry. Wieśniara z miasta, która planowała mieszkać w tym mieszkanku, które remontowaliśmy, oświadczyła prawie z dnia na dzień, czyli z niewielkim wyprzedzeniem, że się zjawia już na stałe. No i my, ponieważ odwlekaliśmy trochę remont, to musieliśmy go znacznie przyspieszyć. Znacznie przyspieszyć. Dokładnie mieliśmy na to 3 dni. I to już wieśniara tutaj była u nas w tym czasie. Więc tempo niesamowite i nie było możliwości nagrywania, więc końcówki nie będzie tutaj, ale pokażę oczywiście wszystkie elementy, które udało nam się zrobić. Jakoś tak zakończymy w ten sposób. Także chwilunia, wchodzę tam na kwaterę i zaraz wszystko będziecie wiedzieć. To, co oczywiście nie zrobione, to zewnętrzna elewacja budynku, który wygląda jak wyglądał. A i oświetlenie też, no bo jak nie ma elewacji, nie ma też oświetlenia na razie. No i nie rozebraliśmy tej całej szopy, która przed tym budynkiem jest. To jeszcze nas wszystko czeka w przyszłości, to będzie jakiś tarasik pewnie albo coś takiego, no ale póki nie ma, to jeszcze mamy taką szopę. Natomiast już drzwi są pięknie zrobione, oprawione. Zamontowałem też chyba już zamki poprzykręcane, więc jakoś te drzwi są skończone, bo do tej pory była taka dziura na zamek. Także przynajmniej ta część jest ok. Od samego progu zapraszam do środka. Jak to wszystko wygląda w całości, sami zobaczcie. Tutaj może jakiś mebelek się wstawi. Tutaj na pewno będzie jakaś fajna koza. Może kuchnia kaflowa mała. Zobaczymy. Od samego początku nasza rozdzielnia, która już intensywnie pracuje. Pewnie jeszcze jakiś domofon. To jest kabel do domofonu, więc jeszcze będzie podłączony. I zobaczmy całość. Proszę bardzo. Szafa. Miejsce na łóżko. Dywanik, stolik, co tam kto chce, kuchnia, więc mamy w tej chwili nie mniej, nie więcej, tylko 15-metrową kawalerkę. To i tak, jak na warunki japońskie, byłoby to luksusowo duże mieszkanko. I widok na ogród jest. Drzwi do szafy. Prawdopodobnie widzieliście tylko kawałeczek montażu. No niestety musieliśmy skończyć. Ale za to efekt. Proszę bardzo. Naprawdę wyglądają ślicznie. Po pierwsze agaty robota, czyli piękne bejcowanie, lakierowanie tych drzwi, no i później tutaj oprawialiśmy. No, błąd pewien popełniliśmy, ponieważ tutaj cegły nie poszły idealnie w pionie i one się troszeczkę tam schodzą, więc poszła dodatkowa listwa, dzięki której to wszystko jest wyrównane i drzwi można normalnie było zamontować na takich zawiasach ozdobnych. Ciekawostka w środku, oczywiście w środku też są półeczki, też jest wszystko zrobione, ale taką metodą trochę chałupniczą. Przede wszystkim tak, wykorzystaliśmy starą szafę, która stała w naszym przedpokoju i z tej szafy przerobiliśmy ją, pocięliśmy i zrobiliśmy wnętrzności. A dodatkowo tutaj chcieliśmy bardzo, żeby coś było bardzo starego, żeby to nie było takie nowoczesne wszystko, tylko żeby było coś bardzo starego, więc jedna półka jest zrobiona z półek ze starej 60-letniej szafy. Zaraz zobaczycie to wszystko. Jak otworzymy, to tak jak widać, o, wnętrze jest zrobione z takiej standardowej szafy. Nawet możemy sobie tu oświetlenie włączyć. Proszę bardzo, żeby nam... O, pięknie. Tak mamy zrobione. Bardzo prosto. Bardzo prosty montaż. Kilka półek. Oczywiście rura na wieszaki, jeden nawet różowiutki wisi. To tak to wygląda na dole, ta szersza część. No i mamy oczywiście górę,
Góra to jest tylko jedna duża półka, ponieważ to nie tylko będzie szafa ubraniowa, ale też to będzie taka skrytka. Więc tutaj pawlacz jest zrobiony tylko i wyłącznie jedna duża półka. I to jest właśnie półka wycięta ze starej, prawdopodobnie około 60-letniej szafy. Tutaj jeszcze widać, że kiedyś to nie było montażu, tak jak my teraz bardzo łatwo zrobiliśmy po prostu na kątownikach. Normalnie byłoby na jakichś kołeczkach, nie kołeczka, tak jak to szafy zazwyczaj. My trochę inaczej, bo wszystko do cegieł montowane. Ale tu widać, że ta półka była ciesielsko tutaj przygotowywana, nacinana, pewnie zachodziła. Więc to stara robota, tak wyglądała. Kiedyś trochę inaczej te półki robiono. O! Tak to wygląda. Czyli taki pawlacz, gdzie będzie mogła sobie wiśniara pochować duże pudła, jakieś tam inne rzeczy, jakąś walizkę, tu wszystko się zmieści, dlatego tutaj jest tylko jedna półka na magnesikach, żeby kulturalnie się to wszystko zamykało. O, a tutaj wiadomo, szafa. Także tak wygląda. Bardzo ładnie te drzwi wyszły, muszę wam powiedzieć. Jestem z tego bardzo zadowolony. Do tego Agatka jeszcze takie ozdobne, piękne gałki zakupiła, które nam pasują idealnie i do kinkietów, są w tym samym kolorze. Więc wszystko tutaj fajnie gra. Jedne jeszcze drzwiczki zrobiliśmy dodatkowe, bo mieliśmy oczywiście, gdzie oczywiście te drzwi kupić, to wiecie, link się wam w tej chwili wyświetla do firmy. Plus nasza robota, więc też możecie sobie zabejcować, zalakierować, to już jak chcecie, albo zostawić takie surowe drewno. Więc link się wam wyświetla, oczywiście link który będzie również w opisie. Są jeszcze dodatkowe drzwi i już je pokazuję. Proszę bardzo, jest to jedna z szafeczek kuchennych, która jest zrobiona. O. Też wykorzystane dwie półki. Proszę bardzo. Też zrobione na kątownikach. I jedne te drzwiczki są dorobione. Także mamy już taki komplecik. Historia blatu zakończyła się tak, że gdy umieściliśmy go na miejscu i przypięty był do niego parapet, to niestety blat, prawdopodobnie dlatego, że tu są warunki jeszcze niekorzystne, zaczął nam pracować. A blat jest dosyć cienki. Można było po prostu kupić grubszy. Wtedy nie byłoby tego problemu i blat zaczął się lekko wichrować, lekko wyginać. I łączenie tutaj z parapetem puściło nam, ale jednocześnie ten parapet został. On tam bardzo sztywno siedzi. Powstała szpara i tę szparę po prostu wypełniliśmy silikonem. I tak zostanie. Nie będziemy nic z tym robić, to po prostu nie ma sensu. Nie ma sensu jakaś wymiana tutaj parapetów, kombinowanie, wymiana blatu, bo tam troszeczkę się zwichrowało. Nie ma sensu, to wszystko wygląda bardzo dobrze. Silikonem została ta szparka wypełniona. Dodatkowo silikonem zostało uszczelnione tutaj obrzeże zlewu. I wygląda to naprawdę sensownie. Proszę bardzo, finito gondoliero, jeżeli chodzi o płytki, które układała Agata. Płytki ze starych cegieł. Gdzie je można kupić? Tradycyjnie link wam się w tej chwili wyświetla. O tu. I oczywiście aktywny macie w opisie filmu. Dodatkowo macie duży rabat na te płytki i na wszystką chemię, która się używa, czyli wszystkie zaprawy, wszystkie fugi, impregnaty, wszystko co do tych płytek jest użyte. Macie bardzo duży rabat. Jeden z największych rabatów, jakie mamy dla was. Zawsze na stronie wiejskieinspiracje.pl/rabaty. Zobaczcie, Agatka przepięknie ułożyła te płytki. Przepięknie. Oprawione gniazdka. Wszystko docięte. Perfekcja. To jest, tak jak mówię, 100% robota Agatki. Tego ja nie robiłem. Pięknie po jednej stronie. Pięknie po drugiej stronie. O! Świetnie to wygląda, prawda? Takie wykończenie blatu kuchennego, proszę bardzo. O! Tutaj z tej strony. Idealnie pasujące do ściany. Te same kolory. No po prostu pięknie. I teraz jeszcze Agatka dorobiła firaneczki. Uszyła sama. Ja powiesiłem karnisz. Wypoziomowałem go. Karnisz taki zwykły, bo i tak go prawie nie widać. Jak się zasłoni, to już wyśniary nie będzie widać z drugiej strony. Proszę, zapalimy światełko, żeby zobaczyć, jak to będzie
wyglądać. O, ze światełkiem. Proszę bardzo. To jest naprawdę taka krata jeszcze zielona, taka po wiejsku. Mi się podoba, naprawdę mi się podoba. Nie wiem jak wy uważacie, ale jest to naprawdę wszystko estetycznie zrobione i wszystko mi się wydaje, że pasuje tak trochę po wiejsku. Jest fajnie. I dodatkowo, żeby było jeszcze ładniej, to takie same zasłony zostały użyte na dole jako zasłony zasłaniające szafki. Tutaj docelowo pewnie kiedyś będzie lodówka, jeżeli będzie potrzeba. Na razie jest jedna półeczka zrobiona. A jak półeczkę wyjmiemy, to oczywiście mamy przecież tutaj podłączenie tam zrobione. Więc jesteśmy przygotowani na to, że tu będzie lodówka. A tu, ponieważ mamy syfon, to zrobiliśmy taką małą półeczkę pod syfonem, żeby tu się dało jakieś tam środki czystości postawić. Tutaj też coś, a tu miejsce na kosz na śmieci. Także wszystko przykryte takimi właśnie firaneczkami. I zobaczcie, całość gra całkiem fajnie. Te nasze stare ściany z prawdziwych cegieł w całości. I tutaj też ściany z cegieł. Plus właśnie ścianka z płytek z cegieł. Oczywiście też z prawdziwych cegieł, bo to jest wycinane z prawdziwych, zabytkowych cegieł z XIX i z XX wieku. Pięknie. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba. Jestem bardzo ciekaw waszej opinii. Proszę bardzo, za tymi drzwiami jest oczywiście łazienka. Drzwi też Agatki robota, żeby wszystko pasowało w identycznych kolorach jak cała reszta. Zapalimy sobie trochę więcej światełka. Proszę bardzo. I wchodzimy do łazienki. Proszę. Malutka, ale bardzo fajna. Prysznic już zrobiony. Łącznie z uchwytem udało mi się dzisiaj go powiesić. Więc mamy już wszystko. Proszę. Ogrzewanie. Nie ma tylko pralki, więc zostaje tutaj miejsce na pralkę. Proszę bardzo. Toaleta. Nasz podgrzewacz. Ustawiony, jak widzicie, na 50 stopni. I już dzisiaj wieśniara planuje tutaj nocować, więc będzie pewnie brała prysznic. Więc podgrzewamy już tą wodę. Będzie utrzymywać. No i proszę bardzo, umywaleczka, która jest zrobiona na blacie przygotowanym przez Alicję w Krainie Drewna. Też link oczywiście znajdziecie w opisie tego filmu. I pod spodem firaneczka uszyta przez Agatkę. Proszę bardzo. Też półeczka, jakaś tam już chemia stoi. A jak podczepiliśmy firanki, już wam mówię, jest to tak zwana zazdrostka, czyli właśnie taka listwa specjalnie zamontowana, na której się taką firankę przyczepia. Zazwyczaj w oknach, a u nas wykorzystaliśmy w ten sposób. Także brakuje chyba tylko lustra, więc nie widzicie mnie w tej chwili. Lustro jakieś tutaj będzie dorobione jeszcze w najbliższym czasie. No ale nie będziemy czekać. Wiem, że wiele, wiele osób spośród was dopytywało, jak tam remont, jak to wszystko wygląda teraz. Czekaliście z niecierpliwością, więc chcę wam to wszystko pokazać. I tę waszą ciekawość zaspokoić. Ale żeby jeszcze wzbudzić kolejną ciekawość, to szykuje się kolejny remont. Już niedługo wam o tym opowiemy. O tym będzie oddzielny odcinek. A tam mamy główną twórczynię. Bo ja tu tylko pomagałem. Chodź Agatka, powiedz, jak się czujesz po tej całej robocie? Jak ci się to wszystko podoba? Bo widzowie to napiszą w komentarzu, jak im się podoba. A jak tobie się podoba? Bardzo. Ja będę miała taką samą chałupę. Mówisz? Przynajmniej tak planuję. Super. Ciężko jest. Znaczy jest dużo trudniej zorganizować taką kuchnię murowaną niż kupną, ale efekt jest zdecydowanie fajniejszy, piorunujący.
Także wy również dajcie nam znać w komentarzu, co wy myślicie o tej metamorfozie. Jeszcze zobaczycie na pewno jeden film, w którym będziemy pokazywać przed i po. Agatka, jeszcze coś ma? Co to będzie? Jeszcze nie wiem. Jeszcze kawałek został. Chyba taki obrusek albo po coś takiego. Będzie jeszcze jeden film Metamorfoza przed i po. Wtedy zobaczycie porównanie. A na razie dziękujemy wam bardzo. Wybaczcie, że tak musieliśmy przyspieszyć, że nie zobaczyliście wszystkich prac, ale to zakończenie to było na tempo. Także no, tak wypadło po prostu. Niech się Wieśniara wprowadza i niech sobie teraz mieszka. Zobaczymy pewnie na jej filmach, jak się tutaj urządzi, tak? Tak jest. Żegnamy się. Pa. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, łapki w górę, do zobaczenia i powiedzcie, co jeszcze ciekawego chcecie zobaczyć na tym kanale, a my postaramy się te wasze życzenia spełniać.